Siemano Majster, stwierdziłem, że nagram osobny filmik tak trochę pobieżnie na temat tego urządzenia, które kupiłem, tak jak już mówiłem, ostatnio. Czyli tak, nie chciałem nic za bardzo drogiego, bo tak jak mówię, nie mam warsztatu. Dwa, że nie chciałem tych firmówek, bo oni sobie już wprowadzają subskrypcje płatne, więc za bardzo też by mi to nie było na rękę, ale chciałem coś, co jest kompaktowe, i no można powiedzieć ładnie wygląda, prawda? Więc no padły Chiny, wybór padł na Chiny i tutaj mamy urządzenie firmy X-Tool czy X-Tool, jak tam sobie wolicie. Także tutaj w tej części mamy wiadomo jakieś dodatkowe kable standardowo. Tutaj możemy się podpiąć pod akumulator, zapalniczkę ogólnie. To są dodatkowe wtyczki na inne starsze samochody, czyli przed OBD2, każdy tam miał swój jakiś osobny pomysł na wtyczkę. Tutaj mamy kabel, czyli kabel główny. Niestety nie jest to urządzenie bezprzewodowe, czyli Bluetootha tutaj nie mogę podłączyć. To jest model i to jest urządzenie. Jest to na bazie trochę tableta. Ale zaraz wytłumaczę, zamknę to. Dobra, zrobimy to tak. 7 cali. Obudowa całkiem spoko. Tutaj te narożniki takie plastikowo-gumowe, ale bardziej plastikowe, czyli takie twardsze, nie za miękkie. Jeden tutaj wtyk na właśnie kabel główny oraz USB do ładowania i zasilanie. Tak się to odpala. Jest tu Android 4.4.4, czyli chyba KitKat to był, ale uwaga, nie da się za bardzo z nim wiele zrobić. Nie da się go aktualizować, to złe słowo. Nie da się tu nic wgrać ogólnie. Wyjdziemy z tego. Tak wygląda tutaj menu. Mamy jeszcze podstawowe aplikacje, czyli tak, możemy sobie posłuchać muzyki, filmiki, tu jest aplikacja, kalkulator, internet, to jest fajne, wiadomo, możemy sobie ustawić maila, kontakty, galeria, czyli na przykład tak, wiadomo, mamy coś, robimy, możemy sobie zrobić screenshota tak zwanego i potem wysłać koledze czy komuś, podzielić się z tym, ogólnie sobie zrobić bazę danych, jeżeli potrzebujemy jakieś info, odpalamy internet, nie ma sprawy. Urządzenie działa dosyć szybko. Nawet spoko, nie muli. Także wejdziemy w aplikację, tak się odpala aplikację, ten program. I teraz tak, tu są takie funkcje różne. Tutaj mam po polsku, niby jest po polsku, ale jak wejdziemy dalej, niestety nie jest po polsku, jest po angielsku, więc przerzuciłem na polski tak tylko dla was, bo ja i tak używam angielskiego. Także tutaj mamy adaptację akumulatora. Coś z immobilizerem, ale nie wszystkie marki tutaj będą lub nie będą wszystkie modele. Także zauważyłem, że te funkcje są tutaj bardziej tak po roku 2000, może 5, gdzie już tam wszystkie samochody mają teraz lub większość mam elektroniczny. Gdzie to jest? Hamulec ręczny, właśnie takie tutaj rzeczy. Można niby robić korektę licznika, ale na przykład BMW tutaj nie będzie. Wszystkiego wam tutaj dzisiaj nie pokażę, bo nie mam podłączonego samochodu, więc nie mam się zamiaru w to bawić. W sobotę przyjeżdża gościu BMW i być może tam się trochę pobawimy. Także tutaj wybieramy sobie samochody i tu jest BMW. I tutaj będą ciekawe rzeczy. To znaczy tak, będą ciekawe rzeczy. Będzie ogólnie wybierzemy manualną selekcję. Będą ogólnie rzeczy diagnostyczne plus jakieś tam funkcje. Jak macie na przykład BMW, tak wiecie, ten kanał trochę dużo A46, macie INPA. Tam będzie dużo funkcji właśnie takich samych jak w INPA. Bo to są fajne rzeczy, na przykład nie tylko sam silnik, ale różne moduły, czyli otwieranie szyb, takie rzeczy, na przykład
Podejrzewa, no to znaczy tak, szyba się nie opuszcza. No i teraz co? Normalnie to by trzeba było rozgrzewać wszystko i sprawdzać po kolei od szyby, od silniczka, akumulatora, wiązki do samego przycisku. Więc tutaj sobie programem odpalamy szybę. Szyba działa, to znaczy, że moduł działa, że jest wiązka dobra, tylko prawdopodobnie będzie coś z przyciskiem, no nie? No i tu teraz mamy wybór krajów, bla bla bla. I teraz by jeszcze wypadało podłączyć ten samochód, ale tak, nie wiem dlaczego akurat tutaj kasowanie serwisu lub takie rzeczy nie będzie działać, ale kasowanie serwisów akurat w tym modelu jest praktycznie z kluczyka, więc nie ma sensu się w to bawić. I tu właśnie mamy tak, drive, czyli będzie cały napęd, całe zawieszenie oraz karoseria. I tu mamy właśnie w karoserii wszystkie te systemy, moduły. Tutaj właśnie będą takie rzeczy, klimatyzacja, takie pierdoły, czujniki. Tutaj będziemy mieli głównie DSC, czyli kontrolę trakcji. Tutaj mamy kąt położenia kierownicy, skrętu, czujnik skrętu oraz tu będzie wiadomo diagnoza. Nie mówię na przykładzie BMW, no trzeba by wszystkie przejrzeć te marki samochodów i na pewno będą różnice, prawda? Bawiłem się już tym i nawet działa to spoko. Niestety, no jak tu się połączy, on by chciał połączyć się z samochodem i pokazać bym musiał wam więcej właśnie wykresów i są wykresy, to jest fajne. Są dosyć, może nie super responsywne, ale dają radę. Są dwa warianty, albo wykresy, albo takie wskaźniczki typu obrotomierz, coś takiego. To zależy, co chcemy używać, to sobie możemy wybrać. No tu mamy skrzynię biegów, ja mam manual, więc nie będę się w to bawił. Ale mniej więcej tak to wygląda. Z guzików to mamy tak, screenshot od razu sobie robimy guzikiem tutaj. Tutaj mamy głośność ogólnie, lewo-prawo, bo nie ma guzików fizycznych, więc tak to zrobili. Tutaj jest ogólnie uruchamianie aplikacji, jeżeli jesteśmy na pulpicie, pach. O, już jest akurat w tym momencie, gdzie byłem, także też spokojnie wiedziałem. I tyle, to nie działa ta funkcja, bo chociaż to jest powrót chyba, być może, nie jestem pewny. Tak. Także tak to sobie działa, jest w miarę spoko, szybko, nie ma jakichś zawiech. Także to tak pobieżnie wam pokazałem. I tyle, no trochę mnie zawiodło to, że nie ma tutaj Bluetootha, nie ma bezprzewodowo, ale firma ma różne inne modele, większe też i tam niektóre chyba mają już bezprzewodowo, także to jest jedyny minus tego urządzenia, ale największym minusem, przynajmniej jak dla mnie, może bzdura. Ten kabel, ten główny, który dołączyli, ogólnie powiem tak, jakość wtyczek jest bardzo dobra, tylko jedyny minus tego jest taki, że ten kabel jest krótki. Jest dosyć krótki, więc jeżeli już chcę coś, zrobiłem diagnostykę siedząc sobie na fotelu kierowcy, mniej więcej wiem o co chodzi i chcę z komputerem iść do przodu, do silnika i widzieć mniej więcej co się dzieje, jak tam będę robił coś, no nie wiem, będę na przykład ruszał kablami, bo jest jakiś dziwny problem i chcę widzieć, niestety nie starczy przewodu, więc kupiłem sobie przedłużkę 1,5 metra OBD2 za parę groszy naprawdę. I to tyle. Tu jest ładowarka niestety na UK, tak jak u mnie nie ma przejściówki, ale na Europę jest i na Stany chyba. Kabel USB do ładowania i tak jak mówię różne inne przejściówki. I to tyle. Kosztowało to w przeliczeniu na złotówki około 1600 zł. I tak jak mówię, są jeszcze tańsze modele, są mniejsze modele. Takie bardziej zwykłe, nie na bazie tableta oraz zwykłe wtyczki na OBD2, czyli EML32 czy coś na zasadzie i do Androida i do iPhone'a.
Także nie wiem, jak to będzie tam działać, ale coś na zasadzie Torque. Programu Torque, aplikacji, coś podobie. Tak jak mówię, mają też droższe urządzenia. Te droższe, no, są droższe. Jedno kosztuje tam chyba nawet ponad 1000 funtów, także no, droższa sprawa, ale no, jak pisałem z firmą, firma mi potwierdziła, że na razie nie chcą wprowadzać żadnych subskrypcji płatnych, więc oprogramowanie będzie w pełni dostępne przez jakiś czas na pewno. Po uruchomieniu zrobiłem sobie aktualizację. Tutaj są ustawienia, tam język, takie pierdoły. Aktualizacja była. Teraz chyba Wi-Fi mam wyłączone, więc tak czy siak nie będzie. Pobrał tam trochę map i widziałem, że coś tam przybyło, bo bawiłem się na początku, potem zrobiłem aktualizację. Jedyne co mnie tutaj troszkę tak zmartwiło, że być może jeszcze nie dotarłem tam, ale tutaj jest adaptacja przepustnicy. I chodziło mi o kasowanie wszystkich adaptacji ogólnie. Nie ma tu takiej chyba opcji, jak na razie z tego co zauważyłem, ale jest kasowanie adaptacji przepustnicy i robiłem to i po skasowaniu, no nie ma samochodu, po skasowaniu tej adaptacji znikły także korekty paliwa, co jest ważne przy diagnostyce. Na przykład już mamy, tak jak tłumaczyłem, rozgrzany silnik, wszystko ładnie, wtedy sobie możemy skasować to i tak by od nowa patrzeć na korekty, co się dzieje itp. itd. Więc jak na razie wystarczy mi to kasowanie właśnie samej przepustnicy właśnie na potrzeby diagnostyki. Przydałoby się właśnie mieć kasowanie wszystkiego, nie jestem pewny, być może jest, jeszcze nie dotarłem, ale jeżeli byśmy chcieli zrobić pełną kasację, no to albo odłączamy baterię, albo używamy programu takiego jak INPA, na przykład do BMW, czy jakiegoś innego dedykowanego przez producenta. Także no nie wiem, jeszcze muszę to zobaczyć, sprawdzić. Być może jest, być może nie. Takie urządzonko nabyłem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na razie jest ok. Na razie u sąsiada w Mercedesie skasowaliśmy mnóstwo błędów. Na razie nie robiłem żadnej tam diagnostyki. On tam ma jeszcze dużo rzeczy do porobienia w swoim V6 dieselku w CLK 320. Dużo miał błędów, skasowaliśmy, zobaczymy co mu tam wyjdzie. Także z Mercedesem nie było żadnego problemu. I tyle, no.